Zbadaliśmy świadomość Polaków dotyczącą marnowania żywności oraz to, jakie produkty marnują i z jakich powodów. Najczęściej to są wędliny, to jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu pieczywo, następnie warzywa i owoce i też nabiał, głównie jogurty. To są takie najczęściej wymieniane produkty spożywcze, przy czym, tak jak powiedziałem, w przypadku pieczywa i owoców jest tutaj znaczący spadek. Bardziej się na to zwraca uwagę. Z pozostałymi produktami te spadki też są, ale mniejsze. Natomiast z tych wszystkich pytań, które zadawaliśmy w tym roku, wyłania się taki optymistyczny obraz, że Polacy są świadomi marnowania żywności i chyba coraz bardziej na to zwracają uwagę. No efekt jest taki, że miejmy nadzieję, marnują już tej żywności trochę mniej. Ja w ogóle zapraszam do tego, żeby korzystać z dobrodziejstwa internetu, różnych mediów, publikacji i żeby samemu sobie poczytać, bo to wtedy człowiek poświęci godzinę, powiedzmy, a jest już naprawdę mocno obyty z tą tematyką. Najczęstsze błędy, które popełniamy, to jest trzymam pieczywo w lodówce. Tam pieczywo czy czerstwieje dużo szybciej, jakoś trzykrotnie. Nie powinniśmy trzymać wielu warzyw i owoców też w lodówce, albo nie trzymać z innymi produktami, warzywami i owocami, bo niektóre z nich wydzielają etylen. Jest to hormon wzrostu, który powoduje, że inne produkty bardzo szybko dojrzewają, przez co bardzo szybko też gniją i już nie nadają się do spożycia. Nie do końca też wiemy, jak przechowywać wędliny i sery, a te powinny być przechowywane w jakichś papierowych, materiałowych opakowaniach, które zapewniają dostarczenie tlenu, czyli przewiewność. Z ciekawych rzeczy też pamiętajmy, że wszystko, co jest krojone, a teraz mamy tę wygodę, że możemy brać krojone, jest szybciej się psuje, nawet ze dwa razy szybciej niż ser krojony, dwa razy szybciej się psuje niż ser w bloku. Także tych rzeczy a propos przechowywania jest sporo, bo faktycznie i produktów jest sporo i różnych grup produktów, także też często boimy się na przykład zjeść produkty po terminie, jeżeli jest napisane najlepiej spożyć do. To jest taka luka, którą sobie zostawia producent, że najlepiej, ale niekoniecznie musisz. Jeżeli na przykład taki ryż był przechowywany w sposób odpowiedni, bez dostępu jakichś szkodników, bez dostępu wilgoci, to ja z czystym sumieniem mógłbym taki ryż skonsumować miesiąc czy dwa po terminie przydatności. Gdy już zrobimy zakupy, mamy nadzieję dopasowane do potrzeb naszej rodziny, czy też nas samych, czyli nie kupimy za dużo, warto zastanowić się nad tym, jak odpowiednie sposoby przechowywania dopasować do tej żywności. Żywność świeża, mięso, ryby, nie możemy przechowywać jej zbyt długo. Wiadomo, że do tego jest nam potrzebna lodówka. Warto od razu pomyśleć o odpowiednim poćwiartkowaniu tego mięsa, czy też poporcjowaniu tego rodzaju produktu i zamrożeniu. Przydadzą się na pewno do robienia posiłków w późniejszych dniach, czy nawet tygodniach. Warzywa i owoce, które wymagają chłodniejszej temperatury przechowywania, warto też albo w spiżarni trzymać, albo w innych otwartych pojemnikach, nigdy w foliowych, zamkniętych torebkach. Świeże produkty, wiadomo, że w lodówce, ale jest wiele produktów sypkich, suchych, które warto od razu przesypać do przeźroczystego pojemnika i umieścić w takim miejscu w kuchni, o którym zawsze będziemy pamiętać. Każdy może to robić to po swojemu. Ważne, by ten swój własny sposób na przechowywanie po prostu odnaleźć i go stosować konsekwentnie.